stać policja. O nie. No nie, no znowu, no ileż można. Jej, policja! Na nich! Stój, dzieciaku, albo... Wuhu! Ach, za każdym razem pokonuje nas to źrebie. A! Ach, wstawaj, stary, musimy ich gonić. Ach, już za późno. Przepadli. Ach, stop! A! Stać, policja. To co, razem? Razem. Na mi! Jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie wezwać posiłki. Falka, nie może być tak, że nie możemy niczego ukraść, bo nie potrafisz być złodziejem. I cały czas gonią nas przez ciebie gliny. Dlatego postanowiliśmy, że... nauczymy cię być złodziejem! Że co? Tak, jesteś wnuczką największego złodzieja na świecie, więc musisz potrafić walczyć i zachowywać się jak złodziej. A ja to co? Ty to jesteś technik operacyjny. Nie zaliczasz się. Szkolenie czas zacząć! Au. 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 Mówiłem ci, Falka, broń się. Ach, ale mnie nie nauczyłeś, jak się bronić. No przecież cię uczę. Spirit, może trochę delikatniej, to w końcu dziewczyna. Dobrze, wujek, dobrze, naucz ją. Wielkie dzięki, iskierko. Au, skup się. Dosyć tego. Dobrze, o to chodziło. Miałam ci po prostu dać wpysk, co to są w ogóle za metody nauczania. Najlepsze. To teraz będziesz walczyć ze mną. No nie wiem, iskierko, jesteś, że tak powiem, malutka jeszcze, no. Więc wiesz... A ja! Ała! Sama jesteś malutka. Ech. Brawo, Iskra, moja krew. Dzięki, dziadku. A ja! Już wystarczy. Zostawiał Iskrę, bo jeszcze ją połamiesz. Ech, czuję się połamana. Dobra, będzie jeszcze czas na ćwiczenia. Teraz musimy znaleźć tą knajpę pod różowym pampasowcem. I odebrać kasę. W drogę! Och, witamy w knajpie pod różowym pampasowcem. Czym mogę państwu służyć? No to jesteśmy, a skoro tak, to trzeba to wykorzystać. Naleje mi pan troszkę tej smacznej wódeczki. Oczywiście. Idealnie państwo trafili, bo mamy ostatni stolik wolny. Ups, wylałem. To się później posprząta. Proszę bardzo, wódeczka dla pana. Och, dziękuję bardzo. To ja poproszę butelkę rumu, kapitan Morgan. Ależ proszę uprzejmie. Och, nareszcie się napij. Dziękuję panu. Zapłacę później. Nie ma sprawy. Ten pan jest trochę dziwny. Oj, tam dziwny, po prostu jest wałachem. Skąd wiesz, wujku? Takie rzeczy się widzi, moja droga. Daj spróbować, dziadku. O nie, nie, Iskra. Wiesz co, to nie jest dla dzieci. Pewnie. Słuchaj, dziadka, rum jest 100 razy lepszy od tej nędznej gorzały. A mogę spróbować rumu, wujku? Nie, wiesz, może nie tym razem. Przypominam, że mieliśmy tutaj odebrać odpłatę za skarb, a nie upić się w trzy ogony. To też, ale przy okazji możemy sobie trochę zwilżyć gardła, nieprawdaż? Hej, hej, panowie, uhuhuhu. O, są też dziewczyny. No nie, starym dziadom się dziewczyn zachciewa. Jeszcze nie jesteśmy tacy starzy. Przepraszam, że przeszkadzam. Mam nadzieję, że napoje smakują, ale... przybył ktoś do państwa. Czeka w tamtej sali. Dobra, dzięki za informację. To ja już dłużej nie będę przeszkadzał. Dobra, dziewczynki, to wy tutaj poczekajcie, a ja z Apaczem załatwimy tę sprawę. Falka, popilnuj mojego rumu. Tylko nie podpijaj. I iskierka, popilnuj Falki. Dobrze, dziadku, nie ruszy się stąd o krok.
No już bez przesady. Dobra, to my idziemy. No to zostałyśmy my i alkohole dziadków. Ani mi się wasz. Dobra, to chyba tutaj. Zaczęło padać. Dobra, to jakie było to tajne hasło? Kalejdoskop? Coś dziadkowie długo nie wracają, nie uważasz? No, faktycznie, może trzeba to sprawdzić. Chodź, poszukamy ich. Dobra. Moja głowa. Gdzie ja jestem? A patrz. Tutaj. Co to za sznurek? Dlaczego jestem przypięty do czegoś łańcuchem? Czuję się jak spaghetti. Ktoś mi chyba dał w łeb i związał. Mnie chyba też. A Falka i Iskra zostały bez opieki. Och, my się już nimi zaopiekujemy. Cezary Desir. Wiesz, co ci powiem? Legendy kłamią. W rzeczywistości nie jesteś tak bystry. Dałeś się oszukać najprostszym manewrem na świecie. Na dziadka. Oszukałeś nas. Czyżby? Współpracowałeś z policją? Nareszcie cię złapaliśmy, złodzieju. Zło przestanie się plugawić w tym mieście. Nareszcie przestało padać. Powiesz mi, dlaczego skaczemy po dachu? Żeby wziąć ich z zaskoczenia. Nie widzisz, że są związani? I pilnują ich gliny? No dobra, ale co teraz? Teraz skaczemy na parapet. Potem pokonamy gliny oraz tego dziwnego żółwia i uratujemy dziadków. Zwariowałaś? Raczej nie. Hopla. No, teraz ty, Falka. Ła! Udało się. Ciszej, bo nas usłyszą. A, dobra, sorry. Na trzy. Raz, dwa. Stój! Trzy! No dobra. Hop! Uhu! Co to znowu? Haha! Co to do gwiazdka? A masz! I co? Przydały się lekcje starego dziadka. Zaraz cię uwolnię. Iskra, co ty tutaj robisz? Ratuję cię przecież. Och, moja kochana Wnusia. No, Falka, spisałaś się. Ja z wami jeszcze nie skończyłem. Powodzenia, pod warunkiem, że nas złapiesz. To może dopijemy w końcu to, co zamówiliśmy. Gdzie moja flaszka rumu? Zaginęła w akcji. Iskra. Dobrze już, dobrze. Nie krzycz na nią. Szkoda tylko, że kasa przepadła. Przestań się martwić. Znajdziemy inną okazję. Tak, ale najpierw coś załatwię. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu biuścik zachwyci ta mnóżka, bo nie ten, bo nie ten.